Dzień dobry, kochani. Witam Was serdecznie. Sprawy tego typu jak dzisiaj rzadko pojawiają się na tym kanale. Sprawy, gdzie zarówno sprawca, jak i ofiara są jeszcze dziećmi. No, akurat tym razem będziemy mówić o nastolatkach. Chciałoby się wierzyć, że ta tematyka nie pojawia się często, bo takich historii jest bardzo, bardzo niewiele. Nie jest to jednak do końca prawdą. Gdy miałam te 14-15 lat, to moje życie kręciło się wokół spraw okołoszkolnych. Cieszyłam się, gdy chłopak, który mi się podobał, się do mnie uśmiechnął, czy potrafiłam słuchać po nocach transmisji radiowych, aby nagrać ulubioną wtedy piosenkę na kasetę magnetofonową. Czy byłam naiwna? Z pewnością. Czy wszystkie emocje przeżywałam wówczas 100 razy bardziej, a każdy problem urastał do rangi tragedii życiowej? Oczywiście. Nie jestem jednak w stanie wyobrazić sobie, jak tak młodej osobie może przyjść do głowy, że jedynym rozwiązaniem jej kłopotów jest pozbawienie drugiej osoby życia. Zapraszam do wysłuchania. 11 marca 2012 roku. Riverton, na przedmieściach Salt Lake City w stanie Utah. Około 10 na numer alarmowy zadzwonił pewien mężczyzna. Wyszedł akurat pobiegać. Poinformował operatora, że w okolicy mostu na rzece Jordan dostrzegł ślady jakiejś czerwonej substancji. Było jej tam całkiem sporo. I choć podejrzewał, że raczej jest to sprawka dzikich zwierząt, to mimo wszystko postanowił to zgłosić. Szczególnie, że nieopodal w wodzie zobaczył także czerwony but. Miał nadzieję, że te dwa znaleziska nie mają ze sobą nic wspólnego, ale jego pierwszym odruchem był telefon na numer alarmowy. Wkrótce na miejsce dotarli policjanci. Rzeczywiście, w okolicy mostu oraz na jego dolnych elementach konstrukcyjnych można było zobaczyć ślady krwi. Znajdowała się ona również niżej, już na trawie po prawej stronie. Najwięcej było jej jednak na kamieniach pod mostem. Tam było jej naprawdę sporo. Szybko więc wezwano techników, bo w pierwszej kolejności śledczy musieli ustalić, czy w istocie jest to krew zwierzęca czy ludzka. Po przeprowadzeniu testów okazało się, że w grę wchodzi niestety ten znacznie gorszy scenariusz i prawdopodobnie gdzieś w wodzie jest ciało. Na miejscu zdarzenia pojawił się helikopter. Nie minęła nawet godzina i w wodach rzeki Jordan dostrzeżono zaplątane w gałęzie ludzkie ciało. Znajdowało się ono około kilometra od miejsca, gdzie biegacz natrafił na niepokojące ślady. Było to ciało młodej kobiety. Niemniej ciężko było określić jej wiek i cokolwiek więcej, bo jej twarz była spuchnięta i praktycznie nie do rozpoznania. Obrażenia głowy, jakich doznała zmarła, były bardzo poważne. Było jasne, że funkcjonariusze właśnie znaleźli ofiarę morderstwa. Sprawa została przydzielona świeżo upieczonemu policjantowi. Było to jego pierwsze poważne śledztwo, a dodatkowo jednocześnie pierwsze od lat dochodzenie w sprawie morderstwa w tej okolicy. Priorytetem stało się ustalenie tożsamości ofiary. Zorganizowano zatem konferencję prasową, gdzie podano do wiadomości publicznej szczegóły mające pomóc w identyfikacji tej kobiety. Odnaleziona miała na sobie koszulę w czerwono-białą kratę oraz czerwone buty. Jeden z nich po wyłowieniu z rzeki wciąż tkwił na jej nodze. Drugi natomiast to był właśnie ten but dostrzeżony przez świadka w wodzie koło mostu. Ofiara, zdaniem funkcjonariuszy, miała około 20 kilku lat i prawdopodobnie była Azjatką. Te doniesienia dotarły również do Weroniki Kasprzak-Bracher i jej męża Jamesa. Zaginięcie ich córki Annie zostało zgłoszone na policję 20 godzin wcześniej. Dziewczyna zostawiła list. Napisała, że musi zniknąć, że jedzie do Kalifornii i prosiła, żeby nikt jej nie szukał. Wszystko więc wskazywało w jej przypadku na ucieczkę.
Pomimo to rodzice bardzo się martwili, gdy w wiadomościach pojawiły się informacje o odkrytym w rzece ciele. Byli jednak przekonani, że to nie jest ich córka. Nie pasowała przecież do opisu. Annie miała tylko 15 lat i nie była Azjatką. Aczkolwiek jeden szczegół zmroził im krew w żyłach. Te czerwone buty. James kupił córce na walentynki kilka tygodni wcześniej takie samo obuwie. Annie bardzo chciała je mieć i była bardzo zadowolona z tego prezentu. Rodzice mimo wszystko postanowili zadzwonić na policję. Liczyli na to, że śledczy szybko wykluczą możliwość, aby odnalezioną kobietą była ich córka. W każdym razie, gdy padło pytanie, czy nastolatka nosiła aparat ortodontyczny, matka zaczęła płakać. Wszystko wskazywało na to, że znaleziono właśnie Annie. Niebawem potwierdziły to także badania DNA i dane dentystyczne. Annie Grace Kasprzak urodziła się 10 stycznia 1997 roku. Jej dzieciństwa nie można określić jako szczęśliwe. Jej rodzina była dysfunkcyjna i dochodziło tam do aktów przemocy. W końcu dziewczynka trafiła do rodziny zastępczej. Jednak i tym razem nie znalazła spokojnego domu i kochających opiekunów. Była przenoszona z jednej rodziny do drugiej. Pracownicą opieki społecznej, która zajmowała się sprawą Annie, była właśnie Weronika Kasprzak. I choć kobieta robiła co tylko w jej mocy, aby znaleźć podopiecznej dobry dom, to wciąż jej się to nie udawało. Gdy 9. raz dziewczynka miała zostać przeniesiona do następnej rodziny zastępczej, Weronika wówczas w 6. miesiącu ciąży postanowiła ją adoptować. W 2007 roku z jej ówczesnym mężem, Denisem, dopełnili wszelkich formalności i 10-letnia Annie zamieszkała wraz z nimi i ich dwoma synami. Annie nareszcie, po latach tułania się od domu do domu, znalazła swoje miejsce na ziemi. Miała nową rodzinę i młodsze rodzeństwo. Wszystko w końcu zaczęło się układać, choć wiadomo, nie zawsze było idealnie. Annie była niesamowicie uparta i miała duże problemy z zaufaniem. Czasami zachowywała się tak, jakby nie wierzyła, że ktoś ją kocha i jej nie zawiedzie. Czas mijał i dziewczyna wkroczyła w okres dojrzewania. Była normalną nastolatką. Uwielbiała zwierzęta, słuchać muzyki i spędzać czas ze znajomymi. Jeśli w coś wierzyła, to potrafiła mocno tego bronić. We wszystko angażowała się na 100%. Jej matka wspomina, że jeśli coś przypadło jej do gustu, to uwielbiała to z całego serca. A jeśli czegoś nie znosiła, to cóż, tak samo intensywnie. Annie była zdeterminowana, nie poddawała się łatwo. Jej największym marzeniem było stworzenie w przyszłości własnej, pełnej rodziny. Chciała mieć męża, dzieci oraz stabilną pracę. Planowała zostać psychoterapeutą, pomagać innym. Namawiała nawet matkę, aby adoptowali więcej dzieci. Finalnie małżeństwo Weroniki i Denisa nie przetrwało próby czasu. Choć para pozostała w przyjaznych stosunkach i dzieliła się opieką nad dziećmi. Oboje po jakimś czasie związali się z nowymi partnerami. Denis ożenił się z kobietą o imieniu Jennifer, Weronika natomiast wyszła za Jamesa Brachera. Annie od razu znalazła z ojczymem wspólny język. Mężczyzna ze śmiechem przyznaje, że dziewczynka okręciła go sobie wokół palca i była w stanie namówić go praktycznie na wszystko, co chciała. Gdy Annie miała 14 lat, na lekcji matematyki poznała pewnego chłopaka i niebawem zaczęła się z nim spotykać. Był to Darwin Christopher Baksha, ale wszyscy zwracali się do niego po prostu Chris. Chłopak był raczej cichy i spokojny. Czasami odwiedzał swoją dziewczynę w jej domu. Poznał też jej rodziców. Annie była w nim zakochana po uszy. W swoich pamiętnikach opisywała swoją wielką miłość do Chrisa. W marcu 2012 roku, gdy miały miejsce wydarzenia będące przedmiotem dzisiejszej opowieści, ich relacja trwała już około półtora roku. 10 marca Annie opiekowała się swoimi braćmi, podczas gdy jej rodzice pojechali coś zjeść.
Gdy wrócili do domu, nic nie wydawało się odbiegać od normy. Była to sobota jak każda inna. Weronikę wówczas bardzo bolała głowa, więc postanowiła wziąć prysznic. W tym czasie James krzątał się po kuchni, a Annie poszła do swojego pokoju posłuchać muzyki. Około 20:40 matka zajrzała do sypialni córki, lecz jej tam nie zastała. Trochę ją to zaskoczyło. Razem z mężem zaczęli ją nawoływać i szukać, Annie jednak nigdzie nie było. W pewnym momencie na jej łóżku pod kocem znaleźli list. Tak zupełnie na marginesie, dla ułatwienia będę określać Weronikę i Jamesa po prostu jako rodziców Annie. Choć jak wiemy, sytuacja rodzinna była tam trochę bardziej skomplikowana. List ten był skierowany do Weroniki. Córka napisała w nim, że jest jej przykro, że okłamała ją w kilku sprawach i popełniła błąd. Dalej oznajmiła, że chce zniknąć i że w momencie, gdy mama czyta ten list, ona jest już w drodze do Kalifornii, że to jedyne rozwiązanie i prosi, aby nikt jej nie szukał. Dodała jeszcze, że okłamała swoich znajomych, że jest w ciąży, ale zrobiła to tylko, aby wzbudzić ich współczucie. Rodzice Annie wiedzieli, że dziewczyna ma już za sobą swój pierwszy raz. Sama im zresztą o tym powiedziała, bo obawiała się właśnie ciąży. Po wykonaniu testu okazało się jednak, że wynik jest negatywny. Postanowili wówczas pomóc jej w otrzymaniu odpowiedniej antykoncepcji, aby sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości. Weronika i James zatem od razu po przeczytaniu tego listu zaczęli się zastanawiać, dlaczego ich córka okłamała swoich znajomych. Co tak właściwie się stało, że zdecydowała się uciec? Zaraz potem zadzwonili na policję. Zgłosili jej zaginięcie. W następnej kolejności natomiast skontaktowali się z jej chłopakiem, Chrisem. On oznajmił, że co prawda nie ma pojęcia, gdzie jest teraz Annie, lecz wie, że chciała uciec. Ale nie z nim, tylko z innym chłopakiem, z LJ-em. Rodzice byli, krótko mówiąc, bardzo zaskoczeni, bo pierwszy raz słyszeli wówczas o jakimkolwiek LJ-u. Niemniej postanowili nie tracić czasu i działać dalej. Mieli dostęp do danych lokalizacyjnych z telefonu córki. Widzieli, gdzie nastolatka mniej więcej może się znajdować praktycznie w czasie rzeczywistym. Dane te wskazywały, że dziewczyna szybko się przemieszczała, a potem nagle się zatrzymała w okolicy pola golfowego niedaleko Jordan River. Potem punkt nagle zniknął. Sygnał się urwał. Weronika natychmiast wsiadła w samochód i pojechała w tamte rejony. Zatrzymała się na parkingu przed supermarketem w okolicy. Pokazywała stojącym tam ludziom zdjęcie córki. Pytała, czy ktoś ją widział. Niestety bez rezultatu. Musiała dać za wygraną i wrócić do domu. Całą noc wraz z mężem obserwowali drzwi wejściowe i próbowali dzwonić do Annie. Chociaż w tamtym czasie wszystkie połączenia były już i tak od razu kierowane na pocztę głosową. Po głowie chodziły im różne myśli. Według nich w najgorszym razie dziewczyna rzeczywiście uciekła z jakimś chłopakiem i niebawem, gdy ochłonie, powinna się do nich odezwać. Nie sądzili jednak, że ten najstraszniejszy scenariusz okaże się być znacznie bardziej przerażający. Autopsja wykazała, że ofiara doznała ciężkich obrażeń głowy oraz spęknięcia czaszki w kilku miejscach. To też było bezpośrednią przyczyną zgonu. Twarz Annie była tak uszkodzona, że dziewczyna była nie do poznania. Gdy rodzice pojawili się, aby ją zidentyfikować, jedyne co wydało im się znajome, to dołeczek w podbródku. Patolog potwierdził przypuszczenia bliskich. Annie nie była w ciąży. Policjanci najpierw postanowili porozmawiać z chłopakiem 15-latki. Z uwagi na to, że Chris był wówczas osobą niepełnoletnią, przesłuchanie miało miejsce w obecności jego ojca. Śledczy starali się dowiedzieć czegoś więcej o tajemniczym LJ-u oraz o krążących po szkole plotkach o tym, że dziewczyna jest w ciąży z Chrisem. Nastolatek oznajmił, że
Annie zaczęła spotykać się z LJ-em już w tamtym roku. I to jego dziecka tak naprawdę się spodziewała. Aczkolwiek z uwagi na to, że bardzo obawiała się reakcji swoich rodziców, bo LJ był starszy, miał 17 lat, to poprosiła Chrisa, żeby nie odnosił się do tych plotek. Że lepiej, jakby wszyscy myśleli, że jest w ciąży z nim. Chłopak więc się zgodził. Nie chciał robić jej problemów. Przyznał, że on sam współżył z nią tylko raz. Zeznał również, że rozmawiał z Annie przez telefon w dzień jej zaginięcia. Dziewczyna zapytała go wtedy, czy by z nią nie uciekł. On jednak starał się odwieść ją od tego pomysłu. W odniesieniu do tajemniczego LJ-a chłopak twierdził, że rozmawiał z nim przez telefon, ale tylko raz. Nie zauważył w jego głosie niczego nadzwyczajnego, żadnego specyficznego akcentu czy czegoś podobnego. Przyznał, że LJ wcześniej mu groził. Na pytanie, gdzie Chris był wieczorem, gdy Annie zaginęła, chłopak odpowiedział, że tej nocy spał u babci, bo jego ojciec akurat miał się z kimś spotkać. Najpierw więc oglądał telewizję i grał na konsoli, a potem poszedł do babci. Zapytał jej od razu, czy może odwiedzić kolegę. Ona się zgodziła, lecz i tak go nie zastał i ostatecznie wrócił do domu swojej babci, gdzie oglądał z nią filmy. Ojciec chłopaka zeznał, że gdy o 23:30 wpadł jeszcze na chwilę do swojej matki, to widział, że syn już spał. Kolejnego dnia około 9:00 wrócił normalnie do domu. Ponadto również babcia Chrisa potwierdziła, że wnuczek całą noc spędził w jej mieszkaniu. Policjanci zabrali do analizy buty i ubrania, które chłopak miał tamtego dnia na sobie. Nastolatek dobrowolnie zgodził się też na pobranie próbki DNA. Śledczy przeprowadzili rozmowy także z przyjaciółmi i znajomymi Annie. Kolega, zarówno jej, jak i Chrisa, miał on na imię Spencer, zeznał, że dziewczyna często mówiła o LJ-u, lecz on sam nigdy nie poznał go osobiście. 15-latka wspominała mu również, że LJ jest członkiem jakiegoś gangu i że już kiedyś kogoś zabił. Gdy zatem zaczął grozić Chrisowi, trochę się przestraszyła. Wszystko wskazywało więc na to, że tajemniczy LJ mógł być niebezpiecznym i agresywnym człowiekiem. W rzeczach Annie śledczy znaleźli skierowany do niego wiersz. To wówczas dowiedzieli się, jak brzmi jego pełne imię i nazwisko, a był to Leighton Jendom. Niewiele im to jednak pomogło. Wciąż nie mogli go namierzyć, nikt taki nie widniał w żadnym rejestrze, ani nawet nie miał konta w mediach społecznościowych. I wtedy w sprawie niespodziewanie nastąpił przełom. Na policję zgłosił się świadek, kobieta o imieniu Joanna. Twierdziła ona, że ma bardzo ważne informacje. W każdym razie w tamtym czasie przebywała w areszcie. Została zatrzymana pod zarzutem oszustwa przez funkcjonariuszy z sąsiedniego miasta, West Jordan. Kobieta miała już na swoim koncie kilka innych drobnych przestępstw. Zapewniła śledczych, że opowie im o wszystkim, co widziała, jeśli zarzuty przeciwko niej zostaną wycofane. Joanna zeznała, że tydzień wcześniej, właśnie w dzień morderstwa Annie, widziała 15-latkę na imprezie u znajomego. Gospodarzem tej imprezy był Daniel Ferry i świadek spotkała tam Annie już drugi raz. Nastolatka była w towarzystwie nikogo innego jak LJ-a. Policjanci więc już po raz kolejny usłyszeli to imię. Trzy różne osoby zeznały coś na temat tego tajemniczego człowieka. Zatem automatycznie znalazł się on na szczycie listy podejrzanych. Świadek chyba jednak jako jedyna była w stanie opisać, jak LJ wyglądał. Miał być niskim latynosem w wieku około 19 lat. Wedle słów Joanny, Annie i jej chłopak zniknęli tego wieczoru na dłuższą chwilę w garażu, gdzie jak sądziła doszło między nimi do zbliżenia. Gdy wyszli, Daniel Ferry podszedł do młodej dziewczyny i zapytał, czy teraz jego kolej. Na co ona szyderczo się zaśmiała i odpowiedziała, że nie.
Mężczyzna uznał to za zniewagę, za wyśmianie go przy znajomych i w tamtym momencie chwycił ją za głowę i z całej siły uderzył nią o ścianę. Nastolatka momentalnie straciła przytomność. LJ i jeszcze jeden mężczyzna, wszyscy określali go jako V, a tak naprawdę nazywał się Venia Vekit, próbowali uspokoić swojego kolegę. Potem przebrali dziewczynę. Jej ubrania pokrywały bowiem czerwone plamy. Następnie zawinęli nieprzytomną nastolatkę w niebieską plandekę i włożyli ją do samochodu. Kiedy policjanci zapytali Joannę, czy przypomina sobie, co dziewczyna miała w tamtym momencie na sobie, to świadek odpowiedziała, że pamięta, że było tam dużo czerwonego koloru. Na pewno były to czerwone buty i biało-czerwona koszula. A jak zapewne pamiętacie, dokładnie to miała też na sobie Annie, gdy ją odnaleziono. Joanna, kontynuując swoją opowieść, zeznała, że gdy już później Daniel Ferry z kolegami wrócili do domu, to ich ubrania były pokryte krwią, a tamtej młodej dziewczyny nigdzie nie było. Na jej pytanie, co z nastolatką, Ferry odpowiedział, że poszła popływać i że mocno walczyła. Dodatkowo świadek zeznała, że na dywanie w mieszkaniu Ferry'ego znajdowały się czerwone plamy. Policjanci szybko uzyskali nakaz przeszukania domu podejrzanego. Tam natrafili na świeżo odmalowane ściany i zerwany dywan. Wyglądało na to, że Joanna mówi prawdę. Daniel Ferry i Venia Vekit zostali aresztowani. Oczywiście tajemniczego LJ'a śledczy nadal nie byli w stanie zlokalizować. Ferry natomiast był dobrze znany policji. Nie tylko handlował nielegalnymi substancjami, ale miał też pokaźną kartotekę. Co więcej, był członkiem gangu o nazwie Vario Locotown. Wszystkie kawałki układanki w końcu wydawały się do siebie pasować. To, czego policjanci dowiedzieli się wcześniej, nareszcie zaczęło mieć jakiś sens i tworzyć logiczną całość. Chociaż Ferry podczas przesłuchania był dość zdezorientowany. Twierdził, że nie zna żadnego LJ'a ani żadnej Annie. Gdy pokazano mu zdjęcie 15-latki, stwierdził, że to chyba jego znajoma Brittany. W rezultacie oznajmił jednak, że nie ma pojęcia, o kim mowa. Funkcjonariusze byli wręcz pewni, że mężczyzna po prostu kłamie i oświadczyli, że jest on oskarżony o morderstwo. Wtedy Ferry wręcz się oburzył i zażądał obecności prawnika. Dodał, że policjanci aresztowali nie tę osobę, co trzeba i ten ich morderca nadal jest na wolności. Niedługo potem śledczy odkryli, że Daniel Ferry posługiwał się dwoma pseudonimami. Ferry Joker i Little Joe, czyli w skrócie LJ. Nadal jednak pozostało pytanie, dlaczego Joanna mówiła o dwóch mężczyznach, Ferrym i LJ-u, nie o jednym. Niemniej poza tym drobnym szczegółem, wszystko zdawało się wręcz idealnie do siebie pasować. Dla rodziców Annie ta informacja była jak grom z jasnego nieba i podwójny szok. Czuli ogromne poczucie winy. Nie dość, że ich córkę spotkało coś tak strasznego, to wszystko wskazywało na to, że obracała się ona w gronie osób, o których oni nie mieli pojęcia, a przed którymi powinni ją chronić. Aby zamknąć sprawę i postawić Ferry'ego przed sądem, policjanci potrzebowali jeszcze dopasowania próbek pobranych z jego domu z DNA Annie. W międzyczasie przeszukali pobliskie wysypisko śmieci, zabezpieczyli tam wszystkie dywany oraz ich fragmenty. Następnie poddano je analizie. Niestety nie przyniosło to żadnych rezultatów. Kilka tygodni później wreszcie przyszły wyniki testów. Jakie było zdziwienie śledczych, gdy wyszło na jaw, że krew z domu Ferry'ego nie należała do Annie. Nie było też żadnych śladów wskazujących na to, że dziewczyna kiedykolwiek przebywała w jego mieszkaniu. Ponadto dane z sieci komórkowej podejrzanego wykazały, że w chwili, gdy doszło do morderstwa, mężczyzna znajdował się w zupełnie innym miejscu. I jak się później okazało, w tamtym czasie dokonał niezwiązanego ze sprawą Annie przestępstwa, porwania i napaści. To ostatecznie całkowicie wykluczyło go z kręgu podejrzanych. Joanna potem przyznała się do składania fałszywych zeznań.
oznajmiła, że początkowo pomyliła Annie z jakąś inną dziewczyną, później jednak postanowiła dodać do swojej historii szczegóły, o których słyszała w telewizji, aby jej opowieść wydawała się być bardziej wiarygodna i pasowała do tego, co funkcjonariusze chcą usłyszeć. Ponadto kierowała nią chęć zemsty na Ferrym, bo to od niego kupowała narkotyki, a on w pewnym momencie odciął jej do nich dostęp. Przy okazji nie miała nic przeciwko, aby wycofano ciążące na niej zarzuty. Śledztwo utknęło w martwym punkcie. Mijały miesiące, aż w końcu do sprawy została przydzielona nowa policjantka. Kobieta zaczęła dokładnie od samego początku analizować akta sprawy i wszystkie zebrane dowody. Zagłębiła się także w pamiętniki prowadzone przez Annie. Z wpisów nastolatki wyłaniał się obraz zagubionej, szukającej akceptacji dziewczyny. Cały czas opisywała też ona swoją wielką miłość do Chrisa, swojego chłopaka. Czasami na kartach dziennika można było zobaczyć tylko jego imię lub wyznania miłości. Znajomi Annie zgodnie twierdzili, że dziewczyna wprost powiedziała im, że jest w ciąży właśnie z Chrisem. Dwóch zeznało nawet, że planowała uciec i wziąć z nim ślub. I co ciekawe, zamierzała zniknąć akurat w ten weekend, kiedy straciła życie. Ale po kolei. 1 marca 15-latka napisała w pamiętniku, że Chris, cytuję, dowiedział się. I prawdopodobnie chodziło tu o rzekomą ciążę. Jej późniejsze notatki wskazywały natomiast na to, że martwiła się, że chłopak wcale się nie ucieszył i nie chce tego dziecka. To wszystko wydaje się być o tyle niezrozumiałe, że przecież Annie w ogóle nie była w ciąży. Wyglądało na to, że w pewnym momencie ona sama zaczęła wierzyć w kłamstwa opowiadane znajomym. Możliwe, że potem tak bardzo się pogubiła, że jedynym rozwiązaniem, jakie widziała, była ucieczka. Policjantka prowadząca sprawę przejrzała także rejestry połączeń i wiadomości, zarówno Annie, jak i Chrisa. Chłopak był ostatnią osobą, z którą nastolatka rozmawiała. Oprócz tego jednak było tam kilka połączeń z kimś, kto dzwonił z zastrzeżonego numeru. Śledczy założyli, że był to tajemniczy LJ. W materiale dowodowym znajdowały się również wyniki testów przeprowadzonych na ubraniach i butach Chrisa. I o ile na ubraniach nie znaleziono niczego podejrzanego, tak na butach chłopaka zabezpieczono ślady krwi Annie. Co prawda podczas pierwszego przesłuchania wspomniał on, że policjanci z dużą dozą prawdopodobieństwa je tam znajdą. Tłumaczył, że podczas jednego z ostatnich spotkań u Annie pojawiło się krwawienie z nosa i kilka kropli spadło właśnie na jego buty, a dokładnie na sznurówki. Miało to miejsce kilka dni przed tymi tragicznymi wydarzeniami, gdy oboje byli w domu ich kolegi Spencera. Kolega potwierdził słowa Chrisa. Jednak potem, podczas kolejnego już przesłuchania, zmienił swoją wersję wydarzeń. Przyznał, że nigdy nie widział tego zdarzenia, jedynie o nim słyszał. A słyszał właśnie od Chrisa. W toku śledztwa natomiast na jego telefonie znaleziono interesującą wiadomość od chłopaka ofiary. Chris napisał, że potrzebuje pomocy Spencera i żeby ten powiedział policjantom, że Annie miała krwotok z nosa. W tamtym czasie Spencer był przekonany, że taka sytuacja rzeczywiście miała miejsce, gdy się zdrzemnął, a kolega prosi go jedynie o przysługę i mu o tym przypomina tak w razie czego. Śledczy wykonali nawet w domu Spencera testy, ale nie odkryli tam żadnych śladów, że do takiego krwawienia kiedykolwiek doszło. W pewnym momencie do pomocy w sprawie zaangażowano także eksperta. On specjalizował się w analizie danych komórkowych. Sprawdził około 35 tysięcy wiadomości i połączeń wykonanych przez Chrisa. Jedna z odbytych przez niego rozmów była szczególnie ciekawa. Było to połączenie przychodzące, odebrane przez niego o 21:01 w dzień morderstwa Annie. Co ciekawe, sygnał wtedy był przekazywany pomiędzy 4 różnymi wieżami telekomunikacyjnymi,
co sugerowało, że zasięg w miejscu, gdzie chłopak się znajdował, musiał być bardzo słaby. Koniec końców udało się namierzyć, gdzie Chris odbył tę rozmowę. A odbył ją w okolicy mostu na rzece Jordan i wówczas rozmawiał z zaniepokojoną matką Annie. Kobieta dzwoniła, aby zapytać go, czy nie wie, gdzie jest jej córka. To ten telefon pozwolił ostatecznie na wydanie wobec chłopaka nakazu aresztowania. Oprócz tego zebrano także dodatkowe dowody. Okazało się bowiem, że Annie wyznała jednemu ze swoich przyjaciół, że prawdziwe imię LJ-a to Chris. Wyszło zatem na jaw, że żaden LJ nigdy nie istniał, a Annie kiedyś wymyśliła to imię, aby wzbudzić zazdrość swojego chłopaka, a on potem po prostu je wykorzystał, aby odsunąć od siebie podejrzenia w trakcie śledztwa w sprawie jej morderstwa. Jeden ze świadków, który na początkowym etapie dochodzenia zgłosił się na policję, zeznał, że tamtego feralnego wieczoru widział w okolicy rzeki Jordan nastolatka na rowerze typu BMX. Przykuł on jego uwagę, bo stał na moście i mocno wychylał się za barierkę. Policjanci później w domu Chrisa natrafili na białego BMX-a. Co więcej, okazało się też, że babcia Chrisa 10 marca wielokrotnie dzwoniła do wnuka, także już po północy, kiedy to Chris rzekomo nocował u niej w domu. Jego ojciec przecież również zeznał, że widział, jak syn już spał o 23:30. Wyglądało więc na to, że oboje kłamali, żeby kryć Chrisa. Ponadto w koszu na śmieci w pokoju podejrzanego znaleziono rozdrobniony w niszczarce kawałek papieru. Tam chłopak dokładnie opisał wydarzenia tamtego marcowego wieczoru. Wspomniał nawet, co Annie miała na sobie, w tym szczegóły dotyczące jej kurtki, a ta informacja nigdy nie została podana do wiadomości publicznej. Na koniec funkcjonariusze ustalili też, że z zastrzeżonego numeru w dzień morderstwa dzwonił do Annie właśnie jej chłopak. 16 października 2014 roku policjanci w końcu aresztowali 17-letniego już wówczas Chrisa. Chłopak w tamtym czasie mieszkał już w Grand Junction w stanie Colorado, gdzie prowadził życie normalnego nastolatka. Został oskarżony o morderstwo i utrudnianie śledztwa, a następnie przetransportowany z powrotem do stanu Utah. Datę procesu wyznaczono na marzec 2016 roku. Oskarżony początkowo został umieszczony w zakładzie karnym dla osób nieletnich. Tam podobno wyznał koledze z celi ze szczegółami, co zrobił i dlaczego, a ten chłopak przekazał te informacje śledczym. Wszystko wskazywało na to, że Chris zabił Annie, bo był przekonany, że dziewczyna rzeczywiście jest w ciąży. Nie umiał wyobrazić sobie, że miałby zostać ojcem w tak młodym wieku. Zaproponował swojej dziewczynie, że uciekną i razem zaczną nowe życie gdzieś indziej. 10 marca poprosił, żeby spotkali się na moście niedaleko rzeki. Nie miał jednak zamiaru nigdzie dziewczyny zabierać. Jego jedynym celem było pozbawienie jej życia. Pojawił się więc na miejscu z łopatą i wielokrotnie uderzył nią Annie w głowę. Kilka dni przed rozpoczęciem rozprawy Chris postanowił przyznać się do winy. Na posiedzeniu w sprawie wyroku chłopak wyraził skruchę i przekonywał, że żałuje swoich czynów. Przeprosił także rodzinę Annie, swoją rodzinę oraz osoby zaangażowane w tę sprawę za to, że musieli przez to wszystko przechodzić. Sędzia zdecydował, że oskarżony będzie sądzony jako osoba dorosła. Finalnie został on skazany na od 15 lat więzienia do dożywocia, co oznacza, że będzie mógł starać się o zwolnienie warunkowe najwcześniej w 2034 roku. Prochy Annie rodzice postanowili rozsypać nad oceanem. Po jakimś czasie zdecydowali się dodatkowo adoptować 5 dzieci. Jak mówi Weronika, Annie by tego chciała i byłaby z tego powodu zadowolona. Warto tutaj dodać, że aż dziwi fakt, że tę sprawę udało się rozwiązać. Policjantom ponad 2 lata zajęło schwytanie sprawcy, choć dowody od samego początku wskazywały na Chrisa.
mimo wszystko nie zostały odpowiednio zbadane, przeanalizowane i powiązane. Do tego pojawił się też ten świadek, Joanna, przez którą śledztwo niesamowicie się opóźniło. Z drugiej strony dobrze, że przy okazji również Daniel Ferry wylądował za kratkami. Dla przypomnienia, Daniel Ferry to pierwszy podejrzany, aczkolwiek niesłusznie oskarżony w sprawie Annie. Mężczyzna, jak się okazało, także miał wiele za uszami. W tym przypadku udało się więc skazać dwóch niebezpiecznych przestępców. Szkoda jednak, że tak młoda dziewczyna przez niepotrzebne kłamstwa straciła życie. Tak naprawdę przeżyła spokojnie i szczęśliwie tylko 5 lat, bo najpierw doświadczyła przemocy w rodzinie dysfunkcyjnej, potem tułała się po wielu rodzinach zastępczych. Dopiero adopcja przez Weronikę i Denisa była momentem przełomowym. Niestety szczęście nie trwało długo. Dziewczyna miała zaledwie 15 lat, gdy odeszła. To wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Was interesujący. Jeśli dodatkowo chciałbyś lub chciałabyś wesprzeć moją pracę, to zapraszam na moje konto na Patronite. Taka możliwość istnieje również na YouTube. Dziękuję moim patronom za wsparcie, a wszystkim Wam za wysłuchanie. Dzięki i do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się ciepło. Pa!